Wyruszyliście mniej więcej gdzieś tak w kierunku kanału Weissbruckiego. No, południowy taki zachód mniej więcej. Mało uczęszczaną taką ścieżką. I tam te 3 dni drogi macie wykupiony bilet do przewoźnika, 4 pory roku, bo jak żeby inaczej. Na ostatnie przystanki. Tym powozem, w którym macie wykupiony bilet, będzie jechał, właśnie będą czekali na was i będzie jechał ów jegomość. Ów jegomość to Harold Goldberg. On jest owym przeciwnikiem twojego mocodawcy. On ponoć prowadzi jakieś brudne interesy. Nika, twoja postać ma cyn, że ów Harold ciąży nad nim jakaś klątwa. Straszna, przeokrutna, która zabija wszystkich wokół i nie tylko. Oj, wiesz, no warto to zbadać i mieć jakieś informacje. Ponoć ktoś u góry bardzo dużo płaci za wykrycie jakichś wiatrów magii. Coś, czego później można uczyć na odpowiednim procesie. No jasne, oczywiście. Ja się zajmę każdą klątwą, nie ma problemu. Od tego jestem. Oczywiście nikt nie mówi, żebyś pomagała w rozwiązaniu klątwy. Raczej by to zidentyfikowała i... Oczywiście, że tak. I dostarczyła dowodów działania. Dokładnie tak, bo klątwa z czegoś... Niczego nie naprawiamy. Klątwa z czegoś musi wynikać, więc musiał pewnie zrobić coś złego. Może kogoś zabił, może... Może coś jeszcze gorszego. No i... Może sam włada magią. A może, no. Może to mutacja po prostu, tak. Tutaj trzeba sprawdzić, co za podejrzany typ. Tym bardziej, że... Tak jest. Dużo wpływowych ludzi uważa, że musi mieć jakąś klątwę. Dostałeś takie... Dostałeś informację, że tutaj ta twoja znajoma Petra z ramienia Inkwizycji również będzie. W razie, gdyby klątwy nie było, to pomoże ci coś wymyślić. Bo być może klątwa dopiero się pojawi. No tak. A plotki wyprzedziły prawdę. A czasem też się tak zdarza. Tak, tak. Wszyscy czują w kościach, co nadchodzi. Okej, okay, dobra. Dobra. Tomku, przypomnij mi jeszcze tylko proszę, jak się nazywa mój kontakt, który gdzieś tam... Twój kontakt to jest Petra. Tak naprawdę. A Petra jest moim kontaktem. Ale... A, czyli to jest ten łącznik, o którym żeśmy rozmawiali, tak? Nie, nie do końca właśnie. Jest jeszcze jedna osoba. Okay. Łańcuszek się wydłuża. Tak, mówi na siebie Hans. Wiesz, że to jest taki cień Petry. Wiesz też, że na pewno się Hans nie nazywa. Od po prostu kiedy rzucił takim imieniem. A większość osób po prostu z nim nie rozmawia. Albo jak rozmawia, to już raczej nie powie, co mówiła. To jest po prostu taki oprawca, który pracuje pod łowcą czarownic. Pod Falwikiem. I on po prostu jest egzekutorem, nazwijmy. Wykonuje brudną robotę. I on od dłuższego czasu chodzi za Petrą. Okej, okay, i rozumiem, że Hans był osobą, która mnie zwerbowała. Dokładnie tak. I Hans jest tą osobą, która ciebie trzyma w szachu, to tak dużo powiedziane. Ale wiesz, on się mną opiekuje. Tak, tak. On jakby nigdy w twoją stronę żadnych takich gruźb czy czegoś nie artykułował, nie. On po prostu nie chce... Musiał. On po prostu chce, żebyś swoje zdolności wykorzystywała w odpowiedni sposób na chwałę Sigmara. Oczywiście. Nie mam zamiaru się opierać, oczywiście. Dobrze, dobrze. A Petrę znam, ponieważ Hans za nią chodził, więc jakby... Czasami powinnaś prosić, żebyś jej, jak coś miał do załatwienia poza miastem, żebyś ty jej przypilnowała. No popatrz, dopuszcza się coraz wyżej do konfidencji. No to dobra, okej, okay, w porządku. Natomiast Tomek, jak się nazywa twoja postać? Drosselbart, tak jak masz zapisane na kartach postaci. Miałam nadzieję, że to jest przypadek.
Automatycznie wygenerowana nazwa. Tak jest. O nie, Boże, nie. Co ci nie pasuje? Za długie sobie imię wybrałem? Troszeczkę. Tak jest. Drosselbart. Dobrze, będzie Bartem. Drosselbart, tutaj odnośnie twojej informacji jeszcze jedną zapomniałem ci tylko przekazać. W momencie wyruszenia twojego z Altdorfu w jednym z gazet, czy tam na skrzyżowaniach, gdzie są wywieszone ogłoszenia, znalazłeś informację, jakoby kancelaria Bamberga i Ulma miała została wystawiona na sprzedaż za 10 tysięcy koron. Same dobre informacje. okej. Ja nie widzę, Anku, twojej karty, wiesz? Bo ona się tworzy chyba, czy nie? Ja wiem, tylko że ona... Ale nie, nie widzimy, Nika, nie widzimy swoich kart nawzajem, mojej też nie widzisz. Mm-hmm. Bo to dokładnie. Marek tak ustawił, że nie mamy wglądu do kart postaci. Ustawiłem tak, że macie właśnie. Nie. Marek, musisz dać edycję i dopiero wtedy gracze widzą nawzajem swoje karty. Tak, tak. I mam ustawione, że wszyscy w dzienniku każdego gracza. Mamy tylko bio i info. Tak, ale masz ustawioną nie edycję, tylko masz ustawione wyświetlanie, a musi być edycja włączona i wyświetlanie. I dobra. Dopiero wtedy zyskujemy możliwość zaglądania sobie w kartę. Dobra. Tak, rozumiem. Niestety to działa na całym rolu, spokojnie, ja już też przerobiłem te lekcje. Dobra, czyli teraz. Pewnie, bo coś mi aż mignęło z tego wszystkiego. Tak, już widzę kartę Marii. Właściwie, jak mam się zwracać, Nika, do twojej postaci? Ona jest pospólstwa, jak chcesz. Ja. Hej, ty. Myślę, że nawet ciuru. Myślę, że tak też by zareagowała. Marii. Nie, bo chodziło mi o imię. To jest Maria, czy faktycznie Marii, czy Marii, czy jakoś Marii. Tak. Marii, okej. Okay. Mm-hmm. Petra to ewidentnie jakiś pseudonim. Czemu? Nie może być takie imię? Musicie mnie wiedzieć. Bardzo, bardzo ładne, ale wiesz, tak tajemniczo. Petra, po prostu. Tak jak Drosselbart, jeszcze bardziej. Przynajmniej ja jeszcze bardziej próbować, żeby wypowiedzieć całe imię, słuchaj. Dobra, jak? Gotowi? Wszyscy? No, słuchaj. Coś tam będziemy udawać, że wiemy. Sprawa z każdą chwilą staje się coraz bardziej zagmatwana i tajemnicza. Innymi słowy, jesteśmy gotowi. Potrzebuję dosłownie 2 minutki, bo już ogarnęłam, o co chodzi i już przepisuję i jestem z wami. Tylko muszę jeszcze sobie wszystkie umiejętności przerzucić. Rzutki. Marii, jaka jest relacja między naszymi postaciami? No, pytałam o to wcześniej i byłeś bardzo tajemniczy, więc... Ja byłem nie tajemniczy! Wiem. Kiedy mnie pytałaś? Ja byłam tajemnicza! Nie, wcześniej, no tak, wcześniej, jasne, tak, dobrze, to ustalmy coś teraz może. Dobrze. No bo z Petrą rozumiem, jaka jest relacja, a czy myśmy się dopiero poznali, czy gdzieś już... Ale przy jakiej okazji moglibyśmy się poznać, wiesz? Moja postać generalnie... Marek, nie wnosiłeś żadnych uwag ostatecznie, ale przeczytałeś, jak mnie mam historię, okay, którą tam przygotowałem. Uwaga, napisałem po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna historię dla tej postaci. Tak. W związku z czym Drosselbart jest gdzieś w jakiś sposób powiązany z
zdobywaniem informacji dla pana Bamberga, więc jeżeli ty również zdobywałaś informacje, ale dla kogoś innego, w tym przypadku dla Inkwizycji albo kogoś takiego, to możliwe, że nasze postacie gdzieś już się minęły albo przy czymś współpracowały razem. Tak, to przynajmniej gdzieś tam wynika z założenia, które sobie gdzieś tam poczyniłem. Tylko pytanie, jak możemy to rozwinąć i w co tutaj możemy zagrać, tak? Bo nie chciałbym na pewno grać jakiejś nieufności w tym momencie do naszych postaci, tak? Wzajemne, bo to wiadomo, gdzie prowadzi, w szczególności na pierwszej sesji, gdzie będziemy dopiero się uczyć ze sobą grać. W związku z czym ja bym proponował dzisiaj grać trochę tak w otwarte karty i może budować po prostu w oparciu o tą misję, którą wykonujemy teraz, tak? Tak, wydaje mi się, że to brzmi bardzo racjonalnie, tym bardziej, że jakby każdej z postaci z jakiegoś powodu zależy, tę misję zrealizować. Właśnie, i skoro właśnie, super, że to powiedziałeś. Marek, dlaczego zależy mi na tym, żeby ta misja się powiodła? Bo to nie jest taki typowy questodaj, w sensie, że zrób coś dla mnie, a ja ci zapłacę hajs. Ja mam jakąś prywatną motywację, tak, której pisałem jakby wcześniej, tak? Mhm. Brakuje ci ostatniego egzaminu. Dobra, może być jasne, może być w ten sposób. Albo po prostu, wiesz, na zasadzie, że musisz ci w końcu podpisać te odbyty staż, a jakoś zawsze tak macha ręką, wiesz. A, to przy następnej okazji. To jest najlepszy argument. Podoba mi się. Po prostu jesteś tym żakiem, bądź nie dał tego świstka, tak? Byłem w tym miejscu kilka lat temu. Wiem, jak taki człowiek, taki młody człowiek się czuje. A druga rzecz, że dla ciebie wbrew pozorom to może być bardzo budujące, bo przynajmniej takie mam nadzieję, bo zdobywasz kontakty, które dla osoby w takim zawodzie są bardzo cenne. A tym bardziej zależy tobie na kontaktach gdziekolwiek w Inkwizycji, bo tam są najbardziej intratne sprawy. To ja wobec tego jeszcze nawiązując do tego, co napisałem w historii, też mam napisane w swoim celu personalnym, tym długim, mam zapisane, żeby sprawić, aby stryj Konrad był ze mnie dumny, a jako, że to on wstawił mnie do... załatwił mi ten staż, to motywacją Drosselbarta na pewno częściowo jest to, że nie chcę zawieść swojego stryja. Nie chcę zawieść swojego stryja, bo czuję się wobec niego zobowiązany, bo po prostu przedstawił mu taką ofertę i ustawił go w jakiś sposób. Może to być też na takiej zasadzie, że po prostu stryj ma interes w tym, żebyś był jego wtyką w Inkwizycji. Słuchaj, tak mi się wydaje, że stryj ma taki interes, ale to wydaje się mnie jako graczowi, to zresztą ci też sugerowałem, ale co z tym zrobisz, to okaże się gdzieś tam później w trakcie sesji, ale tak, no ja jestem dość dobrze umotywowany. Rozumiem, że jakieś wynagrodzenie po powrocie do Altdorfu pewnie od pryncypała czy dostajesz kogoś możemy liczyć. Od tej sprawy obiecał ci, że ty i osoby, które zwerbujesz, dostaniesz wynagrodzenie procentowe. To jest pierwszy raz, o czym w ogóle usłyszałeś, a tutaj zysk ma być bajeczny. Aha. Oczywiście, że tak. Studiowałem prawo, a nie matematykę, w związku z czym nie wiem, że 300% od zera to nadal zero. Ale dobrze, wynagrodzenie komisyjne jest. Sprawa jest prosta, bo tak naprawdę według słów twojego tutaj szefa, to są 3 dni. Macie po prostu pojechać z nim i zebrać informacje. Tutaj no nic nie może pójść źle. Czy my wiemy, że on skądś wraca w tym momencie do Altdorfu? Nie, on jedzie ze swojej włości do Altdorfu. Okej. Okay. Nie ma pojęcia, dlaczego on w ogóle stamtąd się ruszył. Bo żył sobie na końcu świata, nikomu nie waził. Rozumiem.
I ale... my teraz dosiadamy na końcu jego podróży do Altdorfu. Dokładnie tak. Dobra, teraz rozumiem, jasne. I on w jakiejś sprawie bardzo ważnej, bo wiadomo, że listów dużo rozprawił, jedzie do Altdorfu. A twój szef stwierdził, to no to pojedzie i nie wróci, no. Mógł się nie wychylać. What? Jasne, jasne. Dobrze, zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. 3 dni drogi w Reichwaldzie, z tego co widzę. Tym bardziej, że jesteśmy gdzieś w pół drogi do Altdorfu między Weißbrookiem. To wiele może się wydarzyć. Powóz, mówiłeś, tak? Powóz, dobrze zrozumiałem. Tak, nie tak, jakaś tak. Barka rzeczna. Nie, nie, okay. Powozem po prostu zwykłym. On do Weißbrooku płynął, wiesz, rękiem. Barką jakąś, a tutaj ten ostatni odcinek z jakichś powodów nie chciał wpływać rzeką do Altdorfu. Bo rejkiem najlogiczniej to... byłoby po prostu dopłynąć. Rejkiem to nie, to jakaś z rzeka Bügen płynąca z Bügenhafen. Ewentualnie znaczy, to. Nie, nie, bo tutaj gdyby się udawał, to on po prostu płynął sobie cały czas rejkiem. Tak naprawdę z tego, bo ten czerwony punkcik jest skąd on pochodzi. Okej. Okay. Jego posiadłości. Okej, okay, okej. Okay. To strasznie sobie skomplikowaną drogę wybrał. Być może coś musiał załatwić po drodze. No, jasne. Tego niestety nie wiecie. Ale w razie czego będziemy próbowali się dowiedzieć. Tak, czy my mamy jakiś plan, Nika? Czy my mamy jakiś plan? No, ty musisz być czarujący. Oczywiście. I zagadać. No, Marie musi spróbować wyczuć gada odpowiednio. Ach, ty już nawiązujesz do posiadanych przez nas cudownych umiejętności. No tak. Okazuje się, że moja najwyższa umiejętność, czyli zręczność, nie posiada ani jednej, nie, przepraszam, posiada jedną umiejętność podstawową, z której mogę korzystać. I uwaga, uwaga, jest to umiejętność sztuka. Ale okazuje się, że nie mogę rysować portretów pamięciowych, ani robić ładnych graficznych notatek w notatniku czy na kartach papieru, który mam z sobą jako uczony, ponieważ do tego, moi drodzy, trzeba mieć odpowiedni talent. Ale umiesz oceniać sztukę. Ach, tak. Za pomocą zręczności. Zręcznie potrafisz ją ocenić. Naturalnie. Tak właśnie będzie. Jak tam, Petra, coś się udało? Tak, myślę, że już możemy działać. Mam nadzieję, że się to wszystko zapisało, co tam powrzucałam. Tak, to zapisać. Dobra, więc. Okej. Okay. To najważniejsze rzeczy są. Myślę. Dobra.